Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wojciech. A to jest materiał z gry Call of Duty Modern Warfare 3 Reboot. Już w wersji na konsolę Xbox Series X. Moi drodzy, dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest 6 kwietnia, godzina 10:58. I moi drodzy, zaprezentuję wam wydarzenie, które nazywa się Godzilla i Kong, bitwa o pustą ziemię. Skoro biją się o pustą ziemię, to nie może być pusta, skoro się na niej biją, więc jak może być pusta, jak pusta nie jest? Taki kurwa paradoks. Moi drodzy, 10 nagród, jest to wydarzenie krótkie, które trwa około 5 dni. I trzeba zdobyć na nie, znaczy się trzeba było zdobyć, w momencie kiedy to mówię, kiedy wy oglądacie ten materiał, to wydarzenie już się skończyło. Ale na to wydarzenie trzeba zebrać 160 tysięcy PD, tak więc dość mało, a jednocześnie dość, no, mało. Mamy tak, naklejka na broń, podróż do pustej ziemi, żeton podwójnych PD na pół godziny, dużą nalepkę żmija topiąca, żeton podwójnych PD broni na 45 minut, talizman tytaniczny dołg, czyli jakiś taki krokodyl, duża nalepka tytaniczny tiamat, jakaś taka jaszczurka, chyba agama, nie znam się na jaszczurkach, więc nie wiem, emblemat monarcha, jest to nawiązanie oczywiście do operacji Monarch z Call of Duty Vanguard. Wizytówka, majestatyczna pusta ziemia. Nie wiem dlaczego, ale przypomina mi ta wizytówka jakiś taki ten materiał apokalipsa z końcem świata, gdzie też jakaś taka budowla była w środku, jacyś ludzie biegli do niej, czy jechali, czy oglądali. Tak mi z jakimś takim filmem mi się kojarzy. Dalej jest żeton PD karnetu bojowego na godzinę i finalnie mamy kamuflaż ciężki metal. Już wam prezentuję, jak on się sprawuje, jak on wygląda tutaj na strzelbie WEPR 12, co prawda, ale jednak. No coś się... O. Nie jest to żaden kamuflaż reaktywny, czy coś, czy taki świecący w ciemności. No, po prostu taki zwykły, najzwyklejszy kamuflaż, tak? I tyle tak naprawdę. To jest całe wyzwanie, nagroda, kamuflaż. Ja kamuflaże lubię, chociaż... Powiedzmy sobie szczerze, jak zobaczymy na część kamuflaży w tej grze, to można się zapytać, po co, dlaczego, w jakim celu zostało to stworzone, jak w ogóle. Przecież kamuflaż, jak sama nazwa wskazuje, ma kamufler, czyli kamuflować, ukrywać. Gdy tymczasem mamy taki oto kamuflaż, który mówi dosłownie tu jestem, zabij mnie. Ale spokojnie, są też inne kamuflaże, takie świecące, przezroczyste, jeszcze lepsze. No ogólnie rozpierdol wręcz na maksa. A jeszcze inne, można powiedzieć, że ich wręcz krzyczą. Ach, zresztą to już nie będę się o tym rozgadywał, bo to nie jest temat tego odcinka. Moi drodzy, to by było na tyle. Taki szybki, krótki materiał. Kolejny materiał, który zamierzam dla was nagrać, najprawdopodobniej pojawi się w momencie, jak już wbije karnet bojowy. Aktualnie mam 46%, plus tutaj te dwa żetony, które mam, to jest jakieś 48%.
A nagram dla was materiał, jak już karnet bojowy po prostu wybiję i tyle. No. I chyba tyle. To co chciałem wam przekazać, powiedzieć. Oczywiście kupiłem zestaw z karnet z czarną komórką i dostałem oczywiście frajera, którego niezbyt lubię, czyli pana Ćpundoga. Do tego każdy, kto nie ma Makarowa, to dostanie też Makarowa i dostanie Ćpundoga. Więc Ćpundog, taki niezbyt fajny frajer. Makarow, taki lepszy, fajniejszy frajer, z którym można się jakkolwiek chociaż trochę utożsamić, bo jeżeli gramy w Call of Duty, to wiemy, kim jest Władimir Makarow, zarówno ten oryginalny, jak i ten zrebootowany. No ale to mniejsza z tym. To by było na tyle. Dziękuję serdecznie, moi drodzy, za uwagę i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym materiale na kanale. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!